studiu Radia Fon gościmy dzisiaj Stanisława Gościniaka, mistrza świata w piłce siatkowej z roku 74 w Meksyku. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam, dzień dobry. Niegdyś wielki siatkarz, obecnie trener, pracujący od kilku sezonów w drużynie Exact System Norwid Częstochowa. No ja właśnie bym chciał zacząć od tego naszego lokalnego podwórka, od tej częstochowskiej siatkówki. Drużyna Norwida od kilku lat notuje regularnie progres, czego efektem jest między innymi to, że w przyszłym sezonie będzie grała w pierwszej lidze. Jak w pana ocenie, jak pan do tego podchodzi, czym dla klubu, właśnie dla Norwida, będzie gra w pierwszej lidze? No przede wszystkim jest to awans całego zespołu i klubu naszego Norwidu częstochowskiego. Ja tylko powiem, że ja nie byłem wielki, bo ja miałem tylko 1,83 m wzrostu, także tu chciałbym tylko to sprostować. Wracając do pytania i odpowiedź jest prosta, to jest dla wszystkich zawodników, dla klubu, dla sponsorów jest to na pewno wydarzenie, bo to jest awans i te wszystkie środki, które sponsorzy przecież pokładają w klub, pójdą właśnie w właściwym kierunku. Gra w pierwszej lidze wymaga innych nakładów niż w drugiej, czy same rozgrywki juniorskie, które prowadzimy niezależnie od tego, że klub będzie reprezentowany w pierwszej lidze. Pan akurat nie będzie trenerem zespołu pierwszoligowego, trenerem będzie Radosław Panas, natomiast no, zna pan większość zawodników, chociażby Kubę Oczko czy Michała Kaczyńskiego. Oni mają między innymi stanowić o sile Norwida w pierwszej lidze. Jak pan myśli, na co będzie stać ten Norwid na boiskach pierwszoligowych? Jest to inauguracja i te występy na pewno będą nie takie łatwe, dlatego że to jest już wyższy poziom, jest to pierwsza liga i zespoły, które grają aktualnie w pierwszej lidze, reprezentują odpowiedni poziom. W tej chwili trener Radek Panas dobiera skład do tego składu, który mieliśmy w drugiej lidze i po uzupełnieniu, tak jak tutaj wspomniał pan, już dwóch zawodników doświadczonych będzie wzmacniał skład tego zespołu. No jest, ważna jest pozycja rozgrywających, bo tutaj doświadczenie będzie miało wielkie znaczenie dla młodego zespołu. Zostańmy na podwórku lokalnym, natomiast zmieńmy zespół, przejdźmy do AZS-u Częstochowa. Ta drużyna, no jak się mówi w mediach, no w tym momencie nie jest najlepiej, świadczą o tym też nie najlepsze wyniki w ostatnich latach. Pan przez długi czas był związany z AZS-em Częstochowa, wiele sukcesów w roli trenera. No jak pan się może odnieść do tej sytuacji, która panuje w częstochowskim AZS-ie? No ponieważ już od paru lat nie jestem członkiem tego składu, ciężko jest mi o szczegółach mówić, ale no z pewnością wynik nie był zadowalający dla samych naszych kibiców i dla samych zawodników z pewnością i działaczy tego klubu. Jest to na pewno związany problem z finansami, bo tak na tym polega już ten zawodowy sport, bo Liga Plus Liga jest sportem już zawodowym, profesjonalnym i to się wiąże automatycznie z finansami. Ciężko jest mnie mówić o tych sprawach, o finansach, dlatego że dla mnie jest ważniejsze, kto gra i jak gra. Także zobaczymy, w jakim składzie wystąpi zespół AZS-u w rozgrywkach, które rozpoczną się za dwa miesiące. No to przejdźmy teraz do samej Plus Ligi. Od przyszłego sezonu będziemy mieli aż 16 zespołów w rozgrywkach plusligowych. Jak pan myśli, czy to jest dobre posunięcie? To się okaże. Ja w swojej karierze trenerskiej nigdy nie zabierałem głosu, nie dyskutowałem na temat systemu ligi, dlatego że to nie ma sensu. Wygra ten, który przez całą ligę będzie najlepszy. Medale zdobędą zespoły, które na to zasłużą. A to, czy się będzie grało w składzie 12-14-osobowym, to ma małe znaczenie, a po lidze można wtedy będzie podsumować sens powiększonej ligi. Panie trenerze, chcąc nie chcąc muszę przejść do Igrzysk Olimpijskich, już niebawem Igrzyska Rio 2016, ale ja bym wrócił do roku 2004, Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Pan w roli trenera polskiej kadry, jak pan wspomina tamten czas? No, wspominam to bardzo, bardzo mile, bo jako zawodnik uczestniczyłem
również w paru igrzyskach, Meksyk, Monachium. Byłem jako jedyny właściwie z Polski na igrzyskach zaproszony przez organizatorów w Los Angeles, także miałem trzy już wówczas za sobą igrzyska, a spotkał mnie zaszczyt, że mogłem poprowadzić zespół na igrzyskach w Atenach. Zresztą miejsce nie było takie złe, bo do tej pory Polski reprezentacja na igrzyskach lepszych miejsc nie zajęła, także tym bardziej ten wynik nie był taki, żeby narzekać, a sam udział w igrzyskach dla chłopaków, dla zawodników, dla mnie, dla trenerów, to jest najwyższej rangi impreza sportowa i z ciekawością teraz czekam na występy naszych siatkarzy w tych igrzyskach w Rio. Inaczej pan odczuwał te emocje igrzysk w roli zawodnika, inaczej w roli trenera? To na pewno, bo tam się gra i inaczej człowiek jest skoncentrowany na samą grę, a w trenerce to praktycznie myśli się cały czas z dnia na dzień, z treningu na trening, z meczu na mecz, analiza to pochłania dużo czasu, takiego zaangażowania, a zawodnik ma chwilę relaksu. No, oczywiście musi być, myśleć o tym, co go czeka, myślę o meczach, które go oczekują, ale też nie musi cały czas być taki spięty, skoncentrowany i zestresowany, pozytywnie oczywiście. No to przejdźmy teraz do igrzysk, które już niebawem w Rio. Jak pan myśli realnie, jakie szanse ma drużyna Stefana Antigi na medal? Trudne pytanie, dlatego że nie tak dawno mieliśmy przecież finał Ligi Światowej w Krakowie, który zakończył się, wszyscy kibicowie wiedzą, no, zajęliśmy tam 6. miejsce i to nie napawało przede wszystkim kibiców, fachowców jakimś wielkim optymizmem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że część zawodników była kontuzjowana, leczyła kontuzję, urazy, mieliśmy od Ligi Światowej jeszcze 3 tygodnie do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, także można, ci, którzy powiedzmy mniej trenowali, mogli zwiększyć swoją wytrzymałość taką skocznościową, bo na technikę to już nie ma czasu, ale ja tutaj podzielę się moją taką uwagą, że na ogół do tej pory bywało tak bez większych niespodzianek. Jeżeli pamiętamy okres w latach 70. polska reprezentacja nagrała i wszystko wygrywała. W latach 80. zespół włoski, który właśnie oprócz Igrzysk Olimpijskich, złotego medalu, wygrywał wszystko. Później nastąpiła era zespołu brazylijskiego, który równo wygrywał Ligę Światową, Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Także taka była prawda o zespołach wówczas. Jak będzie na tych igrzyskach, zobaczymy. Z pewnością będą się liczyły 4-5 zespołów, które będą walczyły o awans do gry finałów tych igrzysk. Nie będę wymieniał, bo tak jak były niedawno Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, wielki faworyci odpadli i to była duża niespodzianka, przecież znamy wyniki końcowe tych Mistrzostw Europy. Oby być może, że tak samo jakieś niespodzianki sypną w siatkówce, w rozgrywkach na Igrzyskach Olimpijskich. No chyba można powiedzieć, że ten sport i tutaj w tym przypadku siatkówka już na tyle się wyrównała, że tych zespołów walczących o te najwyższe laury jest chyba coraz więcej. Dokładnie, tak. Zespół Iranu, który przecież specjalnie parę lat temu, to nikt nie wiedział o poziomie, jakie reprezentują. W tej chwili liczą się już, są czołowym zespołem świata. Gramy właśnie w grupie i z Rosją, i z nimi. Także tutaj trzeba być bardzo spojrzonym, bardzo skoncentrowanym na te pierwsze miejsce. Ja uważam, że pierwsze spotkania nie tylko naszych reprezentacji, naszej reprezentacji Polski, ale i w drugiej grupie, one wykażą, jaką formę reprezentują zespoły pretendujące do medali olimpijskich. Pan od kilku lat zajmuje się głównie młodzieżą, szkoleniem tych młodego na rybku, który w przyszłości ma między innymi stanowić o sile reprezentacji. Tutaj przed wejściem na antenę mówił pan o tym, że cieszy pana to, że Bartek Bednosz czy Mateusz Bieniek są w kadrze, bo pan ich trenował. No tak, to jest taki miły akcencik. Zresztą spotkałem się z chłopakami w Krakowie i było mi bardzo miło praktycznie.
ta kariera moja trenerska, no to trwa już ponad 40 lat, a pierwszy raz spotkałem się z takim fajnym spotkaniem z Bartkiem Bednożem, który wyrażał swoje podziękowania, jeśli chodzi o to, co się działo podczas naszej współpracy. Chodzi i o siatkówkę, i o sprawy życiowe. Czyli można powiedzieć, że młodzież nie dość, że utalentowana siatkarsko, to jeszcze wychowana i docenia pracę trenera. No to jest na pewno, no jaką satysfakcję może mieć trener właśnie z tego, że młodzi zawodnicy robią postępy, rozwijają się z roku na rok, a później trafiają do zespołów Plus Ligi czy do reprezentacji. Także to jest taka po prostu satysfakcja z pracy, którą się wykonuje. Panie Stanisławie, zapytam jeszcze, czy ewentualny brak sukcesu, oczywiście odpukać się na igrzyskach, może spowodować jakieś właśnie zahamowania i brak zainteresowania tą siatkówką w Polsce? Są kibice, którzy na dobre i na złe kibicują zespołowi. To jest taka moja uwaga. Z pewnością też są kibice, którzy jak gdyby bardziej skłaniają się do tych wyników, które są najlepsze na świecie, czy będą na igrzyskach. I tutaj z pewnością, jeżeli by zespół reprezentacji Polski no, nie zajął miejsca, powiedzmy, w czwórce, to będą kibice, którzy są przyzwyczajeni do sukcesów siatkówki w ostatnich latach, przecież to są mistrzowie świata z dwa lata temu, także że z pewnością będą jakoś przeżywali taką słabszą grę naszego zespołu i słabszy występ wynikowy na Igrzyskach Olimpijskich. To jest normalne w sporcie i sportowcy też o tym dobrze wiedzą. Stanisław Gościniak, mistrz świata piłce siatkowej, rok 74, Meksyk. Dziękuję ślicznie za rozmowę i oczywiście życzę kolejnych sukcesów obecnie w karierze trenerskiej. Dziękuję, również życzę naszej reprezentacji na olimpiadach medalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.